Ty jesteś właścicielem ilu mieszkań? Topi się odbije. Ile udało przepuścić najwięcej jednej nocy? A w Niemczech za wygrany mecz dostawałeś 10 tysięcy euro, ale za punkt. Za punkt. Czyli jak wygrałeś mecz, to 30 tysięcy euro. No to pięknie. Tutaj cię przebadamy. Czy w ogóle jesteś w stanie kierować? Tak zawsze dzisiaj? Z alkoholem chodzi? Musisz zahamować czerwone światło. Sławek. A, chyba on miał pierwszeństwo. On miał pierwszeństwo. Hamulec, wiesz gdzie jest, tak? O, i zgasł. Jeszcze nie, czerwony. Czy ty to robisz specjalnie? Nie, 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 nie. Zamyśliłem się. Nie wchodzi bieg. Wchodzi, musisz sprzęgło nacisnąć. Dobra, jest. Światło włączyłem zamiast kierunku. Kamerka. Dobra, chyba dobrze, czas. To jest idealny moment. Chyba trzeba już kończyć tą jazdę. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. W reprezentacji Polski zagrał w 44 oficjalnych spotkaniach. W czasie kariery reprezentował m.in. Lecha Poznań, FC Köln oraz Lechię Gdańsk, a obecnie gra w wieczystej Kraków. Jego popularność wykroczyła poza środowisko piłkarskie. Rozpoznawalność przekuwa m.in. w kontrakty reklamowe. Kilka tygodni temu rozpoczął współpracę z marką XBlitz, dystrybuującą m.in. alkomaty. A propos, kupując alkomat na stronie xblitz.pl, link w opisie filmu, i wpisując przy składaniu zamówienia kod promocyjny PESZKO25, otrzymacie aż 25% rabatu, więc może jest to dobra okazja do tego, żeby sprawić komuś świąteczny prezent. A teraz powitajmy Sławka. Witam serdecznie, cześć Filip. Cześć. Prowadzisz samochód? Wiesz co, to mógłbym, ale jako ty kierowca, ja ostatnio związałem się z marką XBlitz i wspieram odpowiedzialność dobrych kierowców i przede wszystkim jazdy nie na podwójnym gazie, więc na dzień dobry tutaj cię przebadamy. Czy w ogóle jesteś w stanie kierować? Tak zawsze z alkomatem chodzisz? No, zdarza mi się, wiesz, wykorzystać ten alkomat i powiem ci szczerze, że pomógł mi kilkakrotnie. Zresztą u mnie z urzędu pewnie jest 0,5, więc... Generalnie nie ma możliwości, żebym miał jakiekolwiek promile w krwi teraz. Zawsze jestem odpowiedzialnym kierowcą. No to dmuchamy. No to cieszę się. Dmuchamy, proszę bardzo. Już. No, już. Drodzy Państwo, 0-0, startujemy. No. Ja nie będę dmuchał, bo ja z urzędu mam 0,5, także wiesz. Sławek, dopiero przed treningiem jesteś, więc rozumiem, że to już z automatu musimy przyjąć, że też jesteś w dobrej formie dzisiaj. W sensie 0%. Znaczy, no 0% przygotowany, jutro mamy ostatni mecz w rundzie jesiennej, więc przewagę już sobie zrobiliśmy taką dużą, ale no, trzeba po prostu go zagrać, wygrać i możemy się spokojnie rozjechać już na wczesny okres świąteczny. Sportowcy bardzo często kojarzą się ze sportowymi albo ekskluzywnymi samochodami, drogimi ciuchami, wyjazdami, fajnym życiem, prawda? To jest przyjemna na pewno część tej twojej działalności, że jesteś trochę oderwany od społeczeństwa, nie da się ukryć, prawda? No, nie żyjesz szybko, tymi problemami. Szybko przychodzą duże pieniądze, wiesz, w piłce nożnej. A co to są duże pieniądze z twojej perspektywy? Kwotami rzucamy? No rzucamy, no nie, w tym programie wieku, nie ma dżentelmenów. Tak? No nie wiem, w wieku 20 lat masz kontrakt na wysokości 40 tysięcy na przykład. I ty tak no to miałeś? To już są duże pieniądze. Nie, ja jeszcze tak nie miałem, teraz są te czasy. Są lepsze te czasy. 10 lat za późno się urodziłem, albo za wcześnie, bo... No ale z drugiej strony potężne pieniądze są za granicą, a ty grałeś, prawda, w paru zagranicznych no, klubach. No to już jest ogromna przepaść. No w Polsce możesz sobie zarobić jako piłkarz na fajne właśnie auto i kupić dobre mieszkanie w jednym z lepszych miast w Polsce. I sobie żyjesz, a grając za granicą naprawdę możesz zarobić na całe życie i przede wszystkim Anglia, Niemcy, Hiszpania, Włochy teraz taki, no to jest ogromna przepaść, no zresztą samo to, że jest euro i już razy 4 przyliczniku, to wiesz. Tak, Włochy, Niemcy to są państwa, w których ty występowałeś, jeszcze Anglia, prawda? Anglia, tak. No i mówisz o tym, że da się zarobić na całe życie. Ty na całe życie zarobiłeś? Nie, nie zarobiłem, bo no trochę nietrafionych też interesów, trochę przygód z menadżerami, oszustami i tak dalej, którymi musiałem niestety odszkodowania wypłacać. No i taka moja łatwowierność do ludzi, która niektóry potraciłem trochę pieniędzy, natomiast nie narzekam naprawdę. A zastanawiałeś się kiedyś, jaką kwotę straciłeś przez nieczyste zagrywki ze strony innych, albo nietrafione interesy? No słuchaj, prosty przykład. No, chciałem zainwestować kiedyś, okej, znowu ludzie powiedzą, że on jest
alkoholik, bo w piwo chciałem zainwestować. Więc z moim byłym menadżerem zainwestowaliśmy po 500 000, tak na szybko, że w maju kupimy piwo z Niemiec, nazywało się Frankfurter, bardzo dobre, Pilsner, więc do Polski sprowadzimy i sprzedamy. Chyba parę tirów miało być, nie wiem. No i przychodzi to piwo końcem maja, gdzie już jest bardzo gorąco. Patrzę na datę ważności, a tam początek września. Okay. Czyli masz 2 miesiące na sprzedanie, nie no, bez szans, ani piwa, ani pieniędzy. Mm-hmm. Co takie są nietrafione, zaufać komuś na szybki zarobek podwójny, to jest jednak nierealne. Nietrafione interesy w życiu piłkarzy to na pewno jest plaga. Nikt was nie uczył przedsiębiorczości, to też trzeba często mieć naturalny do tego dryk. To raz, dwa. Poznajesz menadżera, któremu chcesz zaufać w wieku 22-23 lat. No jesteś młodym facetem, masz sporo pieniędzy i wydaje ci się, że ten człowiek będzie ci prowadził karierę, będzie chciał dla ciebie dobrze, a nie jest tak do końca. No on cię wrzuci do klubu, gdzie na przykład trener cię nie chciał, albo gdzie na danej pozycji jako skrzydłowy ja bym szedł, byłoby 3 innych też dobrych skrzydłowych i on na to nie patrzy. Ważna była czy prowizja, czy sprzedaż, czy obrót piłkarzem, więc... To jest taki zły kierunek, nie? Związać się naprawdę z kimś, kto ci poprowadzi fajnie karierę, no to jest, nie jest łatwo. Czy menadżerowie są patologią polskiego sportu? Nie, może patologią nie są, ale no, tak wybili się grubo na piłkarzach, wybili się naprawdę i kwoty, jakimi obracają oni też o prowizjach, z jednej strony, że klub ma płacić, z drugiej strony czasami od piłkarza jeszcze żądają. No. Teraz gruba afera Roberta z Kucharskim, więc to tak. Pokazuje, że no, świat menadżerski nie jest do końca czysty. I jak patrzysz na tę aferę? 100% wiara w niewinność przyjaciela, czy Cezary Kucharski może mieć jakąś rację? No będzie, nie, będzie miał problemy, Czary, niestety. No szkoda, bo tyle pieniędzy naprawdę zarobił pewnie przy Robercie i dobrze to z początku funkcjonowało, aż w końcu przyszedł czas, że Robert no chciał kogoś lepszego, tak? No, jeśli chcesz kogoś lepszego, no to musisz zejść na tor drugi i podziękować, podać sobie rękę. A jeśli walczysz o coś, czego na co nie zasługujesz, no to będziesz miał problemy. Jasne. Wspominałeś wcześniej o tym, że 500 000 złotych straciłeś w ramach współpracy z pewnym menadżerem, który polecił ci inwestycje właśnie w branżę piwowarską. Tak. A zastanawiałeś się kiedyś, czy może sobie kiedyś liczyłeś, jakiego typu straty zanotowałeś właśnie dzięki tego typu ruchom, czy to szło w miliony, czy w setki tysięcy złotych? Myślę o tych jest nietrafionych później, inwestycjach. Później już ostrożniejszy byłem, ale no zdarzało mi, zdarza się naprawdę, że ktoś ci podpowie, że fajna nieruchomość, albo zainwestować w jakiś lokal wspólny i po czym to się okazuje jakiś niewypał, więc tak naprawdę lepiej gdzieś te pieniądze trochę poodkładać było i czekać na inflację. A w jakiś, dla siebie coś kupić, no nie wiem, nieruchomość przede wszystkim, której ty korzystasz jako sam. Później można mieć pretensje tylko do siebie, ale... A mogę cię zapytać, no bo wspominasz o tych nieruchomościach, pewnie nie bez powodu. Ja wiem, że to jest taka wygodna branża dla wielu osób, które mają nadmiar gotówki, a nie do końca wiedzą, co z nim zrobić, nie mają czasu, żeby się angażować w jakieś przedsiębiorstwo. No bo to jest wygodne. No oczywiście. Ale z drugiej strony, no w czasie pandemii też widzę, że ten rynek troszeczkę oberwał, w szczególności w takim mieście jak Kraków, gdzie dużo było turystów. Ty jesteś właścicielem ilu mieszkań? 7, no z koło 8. Okej. Okay. Myślałem, że nie zrozumiałeś pytania, ty sobie po prostu liczyłeś po to. Nie, bo generalnie kupiłem 7 w Warszawie takie na krótkoterminowe. Teraz właśnie czuję tę różnicę, gdy nie ma turystów i nie ma ludzi. Bo... Czyli z wieczystej musisz zasypywać dziurkę. No właśnie, muszę dopłacać do tych mieszkań na razie, ale wolę je trzymać i dopłacać, póki jeszcze mam z czego, bo jakbym nie myślał, może bym myślał o nadsprzedażą. A one funkcjonowały naprawdę dobre na te krótkoterminowe najmy. No, ale swoje mieszkanie, które mam w Gdańsku, no, do którego przyjeżdżam, stoi puste i nie chcę je wynajmować, jest nowe mieszkanie i myślałem, że tam będę mieszkał, wiesz. Chociaż teraz się zastanawiam, czyli może tego nie wynająć, a w Krakowie kupić, wiesz, to jest... Ale czujesz się bezpiecznie chyba, prawda? Mądrze postępowałeś w życiu zawodowym. Kilkakrotnie mądrze, ale jak mówię ci, kilkakrotnie zdarza się, no, namówić mnie było łatwo na jakieś... No tak, ale Tomek Hajto też na przykład, Tomasz Hajto, pan Tomasz Hajto, bo przecież nie jesteśmy Gianni, kolegami. Dla mnie Gianni. Dla ciebie tak. No, był osobą, która... Dużo przepuściła pieniędzy, nie ukrywa tego. Ostatnimi czasy gdzieś się pojawiały informacje, że gdzieś komuś wisi jakieś 8 tysięcy złotych. To nie są duże pieniądze, no, to prawda? Wiesz, ludzie już wykorzystują to, że ktoś jeden się odezwał. Mhm.
No ale jak to jest możliwe, że takie pieniądze, taka kariera? Wszystko jest możliwe. To szybko przychodzi i szybko odchodzi. Tomek o wiele większe pieniądze zarabiał, grając w Schalke, Lidze i Mistrzów, no naprawdę, mieli ekstra kontakt. Też dużo nietrafionych biznesów, z tego co wiem, w Niemczech. No ale trochę oczywiście rozrywka życiowa. On powiedział kiedyś, że 12 milionów złotych przepuścił chyba. U Wojewódzkiego się taki wątek pojawił, prawda, w czasie kariery. No to porównując, zobacz, w tamte lata on grał w Schalke, to ja nie wiem, czy 12 zarobiłem w całym życiu. Okej, okay. No to jest już jakiś konkret, jakieś niedopowiedzenie. Właśnie. Czyli to jest różnica, no ale on grał w Lidze Mistrzów, to był pan piłkarz. Ale chyba tam 6 meczów zagrał, prawda? No ale Schalke cały czas grało o mistrzostwo Niemiec. I... Pamiętam taki mecz z Wisłą Kraków, jak grało Schalke. Bardzo pamiętam, że Wisła wygrała. Tak. No, na Schalke, dobry czas. Wisły. Blisko ci było do tamtej Wisły? No bo byłeś wtedy osobą taką dosyć w Polsce popularną, uznawany za duży talent. No, ale nie, lubiłem Wisłę zawsze. Później zagrałem sobie pół roku w Wiśle. Ale czy na przykład Cupiał cię chciał? Na przykład nie. Ja wtedy byłem w Lechu i to, wiesz, dobrze mi się tam funkcjonowało. Ale jeszcze wcześniej była Wisła Płock, prawda? Długo byłem w Płocku. 5 lat profesjonalny kontrakt, ale ogólnie byłem 9 lat w Płocku. Też duży sentyment tam mam. Zresztą tam rodzinę poznałem swoją, z którą jestem do tej pory i będę, więc... Jak ci się udaje właśnie łączyć życie rodzinne z tym życiem rozrywkowym? Bo ja wiem, jak piłkarze się bawią, wiem, jak się bawią ludzie różnego typu, wiesz, w wyjazdach takich, gdzie powiedzmy pieniądze leją się strumieniami. I często powiedziałbym, że tam moralności za dużo w tym wszystkim nie ma. No słuchaj, jak, no to ci mówię, ja wiem, że to od grupy zależy. Jak masz trochę tej kasy i idziesz, chcesz grubo się zabawić, no i wydasz nawet, nie wiem, pół tej pensji, no to chyba się już wszyscy w stanie nieźle zabawić, nie wiem, 10-20 tysięcy w jedną noc. No to później sobie myślisz, no dobra, no, przyjdzie kolejny miesiąc, odrobię to jakoś, albo wygram 3 mecze, zamknę się i potrenuję, wiesz, dobry mecz zagrasz, jakoś się odbije. Ile udało przepuścić najwięcej jednej nocy? Nie wiem, nie pamiętam. Nie wiem. No też sporo czasami. Z 5 dych? Nie, no bez przesady. Ale jak dobre wyjście gdzieś na wakacje na Ibizie, gdzie ceny są wysokie, no to sporo to wychodziło. A gościłem tam zawsze z Grosikiem właśnie, czy z Tomkiem Hajto, więc nasza trójka jak razem wyszła, no to sporo. Jasne, no z charakteru jesteś osobą rozrywkową, ale cały czas się będę trzymał tego, że jednocześnie dosyć, myślącą o rozrywkowo mówisz, ludzie myślą jedną, bo też... Lubisz ludzi, nie? Tak, ja byłem blisko ludzi, ja byłem, wiesz, otwarty i naturalny dla ludzi. Łączy nas piłka, zresztą pokazywała blisko. Później trochę za to cierpiałem, bo... Chyba ci zaszkodził trochę, ludzie... Ten kanał, w sensie nie celowo, ale przypadkowo pokazał cię. Bo ludzie właśnie później... Nawet na social media jakieś małolaci 16 lat mi piszą: hej Peszkin, idziesz na wódkę, wiesz, takiego typu. Ja mówię: gówniarz, może panie Sławku, albo coś, albo na ulicy czasami: Peszkin, dasz autograf? Wiesz, tak to samo Szczena miał, że ludzie nie mówią panie Wojtku, tylko Szczena, wiesz. Bo na tym łączy nas piłka cały czas, tak było to wszystko blisko pokazane, że jesteśmy kolegami wszystkich kibiców, no. No miało to swoje plusy, dobrze, wiesz, może tak, dzisiaj dzięki temu być wieczysty. Dobrze odbierani i żeby widzieli, że piłkarz to nie tylko, no... nie wiem, skupiony i tak dalej, że ma normalne życie prowadzić, że tak jak inny zje sobie pizzę, czy wyjdzie na piwo, że to jest normalne, ale no, gdzieś ta granica musi być. A jak ci się udaje utrzymywać relacje z ludźmi, jak je budujesz? Zawsze mnie to zastanawiało. Piłkarze rok grają tu, 2 lata tu, potem 3 lata tam, pół roku tu na wypożyczeniu i jednocześnie koledzy rozsiani po całym świecie. No to jest wieczny świecie. Problem utrzymywania kontaktu. Masz przyjaciół w ogóle takich, powiedziałbyś, prawdziwych, których masz na co dzień i tak dalej? Czy jednak jest to samotność wkalkulowana w życie piłkarza? Z piłki mam, ale wiesz, przyjaciele spotykasz się regularnie, a ja z nim, czy z Gosikiem, czy z Robertem spotkam się 2 razy w roku. Teraz jeszcze jak nie jeżdżę na reprezentację, to jest właśnie nie więcej, no to jest właśnie... Czyli dla was ta reprezentacja była taką szansą na to, żeby... Czy spotkać się po jakimś czasie, tak. Nie wiem, jeden gra w Niemczech, drugi we Włoszech, w Hiszpanii, w Anglii, więc wszyscy przyjeżdżamy sobie na tą kadrę w pierwsze dni, wiesz, no, rozmowy o klubie, co słychać, funkcjonowanie, jak się gra, jak forma, jak trener i tak dalej. Czyli to jest takie dla piłkarzy też nie tylko z tego względu ważne, że reprezentują barwy narodowe, ale też z tego względu, że po latach spędzonych na obczyźnie często mogą zamienić w polskim gronie na boisku parę słów, prawda? Dokładnie, no bo nie ma możliwości, że ja sobie teraz wsiądę dziś w samochód i lecę do Roberta, albo Robert leci do kogoś na mecz. No, skoro co 3 dni gramy i codziennie są treningi, to
to jednak czekasz na taki moment, że jesteś w stanie się spotkać. A jaka jest przepaść w zarobkach między Polską a zagranicą, jakbyś to miał określić procentowo? Z tego względu o to pytam, że no, mógłbyś całe życie grać tak jak na przykład w Wiśle, Radek Sobolewski, prawda? Ja ci powiem dokładnie finansowo. I tylko dokończę, wiesz, kwestię, żeby uzasadnić to pytanie. Mógłbyś grać całe życie w jednym polskim klubie, pewnie kontrakt można byłoby taki podpisać i gdzieś byś tam po tej lidze się błąkał, ale jednocześnie no, nie byłbyś wtedy samotny, miałbyś cały czas grupę przyjaciół. Za granicą z kolei jesteś samotny, ale ile więcej zarabiasz właśnie? No, od minimum 5 razy więcej, minimum. Czyli na przykład, jeśli dam prosty przykład, w Ekstraklasie, w topowym klubie jak Lech, Legia, no, grając w Lechii też miałem niezły kontrakt, więc za wygrany mecz, to jest, nie wiem, dostawałeś około między 7 tysięcy a 6, 5, no różnie, nawet do 10, tak? Niech przypuśćmy, za wygrany mecz. A w Niemczech za wygrany mecz dostawałeś 10 tysięcy euro, ale za punkt. Za punkt. Czyli jak wygrałeś mecz, to 30 tysięcy euro. No to pięknie. No to jest, zobacz jaka to jest skala, więc to jest tak ważne właśnie przygotowanie do meczu i trening, tylko że na mojej pozycji było trzech innych, którzy czekało, żeby zagrać na ten taki mecz i utrzymać się w drużynie, bo jak wygrasz sobie takie 2-3 mecze w miesiącu, dojdzie do tego pensja, no to naprawdę jest ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze, niewątpliwie. To już w pewnym momencie nie wiadomo, co z tymi pieniędzmi robić i czy rodzina w takim wypadku i partnerka, która wspiera, no jest bezcenna? Czy zauważyłeś, że ci, którzy no jednak żyją jakby samopas, bez zbudowania tych struktur rodzinnych, że tak powiem, mają większy szans odpłynąć? Nie, mają właśnie najciężej. Najciężej mają. Najciężej mają, bo to jest z ręki do ręki czasami. No to mówisz, taka łatwowierność i łatwe wydawanie pieniędzy bez myślenia o przyszłości. A ja na szczęście szybko się związałem z moją przyszłą, z moją małżonką już od wieku 18 roku życia. Więc 17 lat, nawet 18 już się znamy i w wieku 24 wziąłem ślub i już miałem córkę, więc gdzieś mnie zawsze te wydawanie stonowało, że no jednak jest trochę rodzina. Tu muszę odłożyć, a tu sobie mogę trochę wydać i znowu. To ty nie miałeś muszę... czasu się tak naprawdę wyszaleć, może przez to potem się pojawiało. Ale ja postawiłem na sport, to się właśnie wydaje, że ja chciałem się wyszaleć, ja chciałem sobie grać w piłkę i w wieku 24 wyjechałem po dobrym sezonie w Lechu do Niemiec. Dla mnie to był, wiesz, już był sukces, że no ja nie miałem jakiegoś mega ultra talentu, że grałem no look pasy czy drugi. Ale szybkość była. No. Szybkość, wiesz, grałem zawsze sercem, zaangażowaniem. Wypracowałem sobie pewne takie swoje zasady gry i tego się trzymałem i to mi zaowocowało tym transferem i później właśnie jakimiś tam większymi pieniędzmi. No pieniędzmi bardzo konkretnymi, no nawet na skalę taką europejską, prawda, no w zagranicznych korporacjach takie pieniądze wiele osób też chciałoby zarabiać. I nie chodziło ci po głowie, żeby gdzieś tam na stałe osiąść za granicą? Przecież Włochy piękne miejsce, prawda? Ja we Włoszech w zasadzie tylko kontrakt podpisałem i wróciłem z powrotem do Niemiec na wypożyczenie, więc ja większość czasu spędziłem w Kolonii, no tak. Piękne miasto i warto by było tam zostać, ale ja, żeby wyjechać na Mistrzostwa Europy, musiałem regularnie grać, więc postanowiłem, że zrobię krok w tył i wrócę do Ekstraklasy. Kosztem tego, że właśnie mniej zarobię, no bo miałem jeszcze ważny kontrakt w FC Köln, a postanowiłem wrócić do Polski po to tylko, żeby jechać na Euro do Francji i to był dobry ruch. Jasne. Ty, Sławek, już w reprezentacji nie grasz. Coraz mniej też tam jest twoich kolegów, bo pojawia się młoda krew, prawda, i już za parę lat pewnie zaświecą szukać tych osób, które grały z tobą w jednej reprezentacji. Jak bardzo zmieniła się reprezentacja od lat 2000? Czy, bo ty w którym roku miałeś debiut w reprezentacji? 2008. W 2008. No to wtedy jeszcze, powiedzmy, było sporo takich ludzi wychowanych. Krzynówek jeszcze tak, było. Jurek Dudek jeszcze czasach. Złapałem Jurkę Dudkę, jak bronił. I z tego względu cię o to pytam, bo zastanawiam się, jak bardzo sprofesjonalizował się sport. Czy wtedy się więcej na reprezentacji bawiło, czy raczej teraz? Wtedy, wiesz, po meczach wszyscy siedzieli do rana i jeszcze rano nikogo na śniadaniu nie było. A teraz już od czasów Nawałki, nie wiem, może było też tak wcześniej, po meczach o 9 rano śniadanie, o 10 wszyscy już na siłowni byli. Okay. I to nie trzeba było nikomu, wiesz, prosić, żeby szedł. Czyli mentalność się zmieniła ogólnie. No właśnie, myślenie, tak, że jednak to nie wszystko wygrać jeden mecz na mistrzostwach i już można się bawić i świętować. Chociaż nie podejrzewam, żeby wszyscy tak wcześniej też tak robili. No, w każdej grupie masz ultraprofesjonalnych, wyważonych i świrów.
No tak. I ty jak się stosunkujesz do tego zarzutu, że dla mnie... Ja w tej pierwszej, ultraprofesjonalnej. Oczywiście. Słuchaj, ja nie wiem, ja się tylko mogę śmiać pamiętając memy, które w internecie są, prawda? Ale z drugiej strony pewnie ziarnko prawdy w tym wszystkim jest. A jak się ustosunkujesz do tych zarzutów, które pojawiały się przed mistrzostwami, że to pojechałeś na kadrę, na właśnie mistrzostwa z racji tego, że powołał cię Robert Lewandowski? No, ja wielokrotnie mówiłem, że to prawda, że mu dziękowałem nawet. Ale to mówisz serio, tak? Nie, no ja... Trener w ogóle tego nie bierze pod uwagę. Oczywiście funkcjonowanie drużyny bierze pod uwagę, nie tylko na boisku, ale to, że... No, przypuśćmy, no ja jako jego dobry przyjaciel wchodzę przed meczem i mówię, dobra, lewy spokojnie, weź tam, zagraj, albo po jakimś słabszym meczu mówię, lewy, nie przejmuj się, będzie dobrze, następny mecz strzelić bramkę, czy tak są do Grosika, że wiesz, taka normalna gadka, trochę motywująca, wspierająca. No ważne jest to, żeby się po prostu lubić, prawda? No. Więc to może trener też brał trochę pod uwagę, no ale zawsze w reprezentacji, jeśli coś wchodziłem, nie wiem, 10 minut, 15, to starałem się to wykonać, co trener mi kazał jakoś, nigdy go nie zawiodłem i on dobrze o tym wiedział, jakiego piłkarza potrzebuje. Nazwał mnie kiedyś żołnierzem jego, że to jest taki jego taki, nie wiem, zadaniowiec, tak? Że oczywiście. Ma wykonać takie zadanie, że zablokować stronę, nie wiem, wyprowadzić parę kontr i utrzymać piłkę i tak dalej. I do tego byłem dostosowany. Mhm. No i z całą pewnością też... Chryzantemy sprzedają. Może wesprzemy i kupimy po jednej. Możemy, ale... Nie mamy czasu, co? Tak, tak. Będzie ciężko. A o której kończysz trening? Mogę ci też w drugą stronę zabić, jak chcesz. Wiesz co, już mam tego kolega mnie dowodzi, także... A muszę jechać syna do przedszkola odebrać, także mam trochę już To co, Sławek, na koniec w takim razie zrobimy tak, że ty siadasz za kierownicą Malucha i zobaczymy, jak sobie radzisz jako kierowca. Dobra. Mamy cię zbadać alkomatem, czy rozbije? Wierzymy na słowo? No to wiesz, masz czego... Kurde, mi wierzyć na słowo to jest... Nie, jestem... Ja się badałem już. Tak, tak. Chociaż podejrzewałem dla mnie jest to, Sławek, że tak, no... wymigiwałeś się od tego badania, no ale to myślę, że takie niedopowiedzenie, potraktujmy to jako show, prawda? Że tak uderzasz w stereotypy i chcesz, żeby ludzie mówili, no. No właśnie. Dobrze, Sławek. Pożywka, dobra, zamiana. Widzimy się za chwileczkę. Spuszczamy ręczne. A to co to jest? To jest sanie, wiesz, i używanie. Jakieś zakupy motoryzacyjne. Gotowy? Proszę? Gotowy? Gotowy, oczywiście. Pasy zapięte? Oczywiście. No. I może być inaczej. Ile to jest biegów? 4, tak? 4 biegi. Plus wsteczny. A jest tu tryb sport? Sławek. A, chyba on miał pierwszeństwo. On miał pierwszeństwo. Sorry, gościu. Naprawdę przyjęlibyśmy strzała i to jeszcze tak? Na twoją stronę. Tak. No na szczęście facet przyhamował troszeczkę. No, chyba nie... poznał nas. Powiedz mi, bo się jest... zapatrzyłem tutaj, wiesz, tyle ma tej elektroniki, że... Awaryjny sobie wyłącz. Dobrze, już ci wyłączyłem, tak? Wszystko jest dobrze. Czekaj, musisz zahamować zaraz. Właśnie wiem. Hamulec, wiesz gdzie jest, tak? No, a to się... Ze sprzęgiem się hamuluje, czy widzisz teraz? On nas przepraszał. Uważam, że to będzie najbardziej komentowany fragment wywiadu, wiesz? Musisz zahamować, czerwone światło. Dobra. Powiedz mi, czy ty... Rozumiem, że ty jedziesz na automacie, tak? Tak. O, i zgasł. Zgasł. Musisz rzucić na luz. No. Wszystko dobrze? Ale? Jakie zakupy motoryzacyjne planujesz w najbliższym czasie? Nie. Na razie nie zmieniam. Bentley trzyma klasy cały czas, prawda? Trzyma klasy. Zawsze właśnie moim marzeniem było mieć Bentley, a podobał. Ja mam kierunek? Masz. Tak. No, Bentley jak chciałem mieć, sobie spełniłem. Pojeżdżę, oddam i wracam go. Do klasy innej. Jasne. Mniejszej pewnie. Oczywiście. A jakaś historia z Maluchem związana z twoim życiem? No, Maluchem. To taka do tej pory pamiętam, miałem 11 lat i miałem operację na nerki. Mhm. W szpitalu mieszkałem chyba 3 miesiące. Mhm. Zielone mamy? Tak, mamy zielone, ale tam pacjent przyjechał. No właśnie, kurwa. No słuchaj. No i przychodzi któregoś. Ja byłem po zabiegu. Mama do mnie przychodzi, mówi, że kupiliśmy... Musisz zahamować czerwone światło. Kaszlaczka kupiliśmy. Ja mówię, no to dobrze, nie wiedziałem, czy to o co mi chodzi. I przyjeżdżam do domu po jakimś czasie i właśnie stoi maluszek. Też biały. Tylko, że nie miałem problemu, ja miałem dwóch braci, z tyłu siedzieliśmy w trójkę i mama, tata. Ciasno było. Jeszcze nie, jeszcze nie.
Czy ty to robisz specjalnie? Nie, 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 nie. Zamyśliłem się. Miałeś jakieś wypadki w życiu? Stłuczki jakieś, ale nie, nic, na szczęście nic poważnego. Z twojej winy? Raczej czy z winy nie, raczej? Z winy mojej żony, która mnie stuknęła. Tak, twoja żona. To jest precedens normalny. Jak to się zdarzyło? Na światłach stała za mną, ja skoczyło zielone, ja jeszcze nie ruszyłem, a ona już lekko. Czyli zniżki jej poleciały. Ale nie. Ale policji nie wzywałeś. Czekaj. Tutaj musisz skręcić w prawo, musisz troszeczkę przyhamować. Nie wchodzi bieg. Wchodzi, musisz sprzęgło nacisnąć. Dobra jest. Będą się śmiać z nas. Myślę, że tak, ale tego nie unikniemy. Światło włączyłem zamiast kierunku. Kamerka. Dobra, chyba dobrze, ale to jest idealny moment. Chyba czas już kończyć tą jazdę. Sławek, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zbijamy piątkę. Widzę, że się cały spociłeś, tak, ze stresu. Dobrze, dobra, że ci nie dałem tego samochodu prowadzić od razu na wstępie, bo pewnie byś troszeczkę był bardziej zdenerwowany tym wszystkim. Spoko. Czyli co, lecisz na trening? No, to jest nasza baza właśnie. Wy nie widzicie, ja właśnie idę sobie potrenować. Zapraszamy wszystkich oczywiście na mecze Wieczystej Kraków i do oglądania tutaj twojego kanału. Oczywiście, do subskrybowania i przypominamy, że dla widzów kanału kod rabatowy PESZKO25. Jeśli macie jakiś, nie macie jeszcze pomysłu na prezent świąteczny, no to co dla faceta, no? Alkomat na święta? W tych czasach, którzy wszyscy siedzimy w domach i będziemy sobie... Może powinieneś trinkować. Takie gifty robić świąteczne, takie pakiety, czyli wódka, peszko wódka, i alkomat. No, jest dobry pomysł. I koszulka Wieczystej. O. Czemu nie? Dziękuję bardzo. Do zobaczenia przyszłą środę o godzinie 18. Żółwi. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18. Czytał Tomasz Knapik.